Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nowym dniu, nowym daily vlogu, w nowym filmiku. Powiem wam, że mam ostatnio tyle energii, takie dobre samopoczucie. Być może to kwestia wiosny, którą uwielbiam. Być może kwestia tego, że temperatura podciągnęła do góry, jest bardzo przyjemnie i jest też sporo słońca. Także dopijanie kawy na balkonie o poranku, ten śpiew ptaków, to wszystko nastraja mnie tak pozytywnie. Czy wy też tak macie? Ja po prostu uwielbiam ten okres. A dzisiaj zapowiada się całkiem fajny dzień, a zwłaszcza poranek, ponieważ za moment wybieram się do Instytutu Żador, który znajduje się w centrum Warszawy, na zabieg skarboksyterapii, na szyję i na dekolt i pomyślałam sobie, że wam go zrelacjonuję. Pokażę wam, jak przebiega zabieg, co to jest za zabieg, jak zachowuje się skóra, a później też opowiem wam o tym, jakie są moje wrażenia z samego zabiegu. Wy, Instytut Żador, powinniście już doskonale znać z moich daily vlogów, ponieważ wykonywałam tam zabiegi z endermologii. Jeśli nie, to oczywiście zostawię wam linki do tych filmów w opisie do dzisiejszego vloga, ale myślę, że też pokażę wam jeszcze raz Instytut, jak wygląda od środka, ponieważ uważam, że jest to przepiękne miejsce, bardzo kobiece, takie w stylu glamour, w którym każda kobieta poczuje się wyjątkowo, już nie mówiąc o tym, że oferta w instytucie, oferta zabiegów jest bardzo rozbudowana i też bardzo ciekawa. No ale tak jak mówię, ja dzisiaj będę robić karboksyterapię. Wiem też od Was, ponieważ są tutaj takie osoby na moim kanale, które korzystają z karboksyterapii, co prawda w innych miejscach, na przykład pod oczy albo na skórę głowy, i bardzo sobie chwalicie ten zabieg. Zobaczymy, jak będzie, jeśli chodzi o skórę na szyi i na dekolcie. Także nie przedłużam, zabieram Was ze sobą, pokażę Wam jeszcze szybciutko przed wyjściem, co mam dzisiaj na sobie. No i przede wszystkim życzę Wam miłego oglądania. Jest jeszcze wczesna godzina, więc stwierdziłam, że założę sobie ramoneskę. Ramoneska jest zamszowa, szara ze sklepu Candy TM. Już ją wiele razy widzieliście. Na głowie okulary Lux Brille. Następnie t-shirt biały z takim fioletowo-czarnym nadrukiem z Guess. Spodnie w kratkę z wysokim stanem z Zary. Też już je dobrze znacie. Czarne mokasyny, czarna torebka, biżuteria z czarnymi, czarno-złotymi elementami. Gotowa, jedziemy. Jestem już w domu po zabiegu i teraz zdam wam taką szybką relację i pokażę wam, jak wygląda moja skóra. Zacznijmy od tego, że od samego zabiegu minęła mniej więcej godzina, coś około godziny. W tej chwili skóra jest jeszcze zaczerwieniona, zobaczcie. O, pokażę wam z bliska. No i teraz widać jeszcze to zaczerwienienie. Widać również miejsca po wkłuciach, zobaczcie. Tutaj oczywiście będą stróbki. Tutaj zrobi mi się siniak, bo już się robi. No, dekolt wygląda zdecydowanie gorzej.
Ale zobaczcie, tutaj w tych miejscach, gdzie doszło do wkłuć, jeszcze mamy takie lekko opuchnięte, bo tutaj był właśnie wprowadzany dwutlenek węgla. I teraz tak, sam zabieg jest króciutki, bardzo szybki, króciutki. Ja się do zabiegu nie znieczulałam, chociaż teraz uważam, że można by było się do niego znieczulić, bo nie do końca był przyjemny. O ile moja skóra na szyi, ja jestem przyzwyczajona do nakłuć, do robienia mezoterapii igłowej, to powiem wam, że z dekoltem było troszeczkę gorzej i ten ból niestety mocniej odczuwałam. Mimo tego, że igła jest naprawdę cienka, to jednak mimo wszystko się to czuje i odczuwa się ten moment wkłucia igły, ale chyba najbardziej taki nieprzyjemny moment to jest wtedy, kiedy już igła jest wbita w skórę, co prawda bardzo płytko w tą skórę, ale wpuszczany jest ten dwutlenek węgla i to czujecie takie rozpieranie, takie delikatne szczypanie. To jest oczywiście do przeżycia, słuchajcie, bo tak jak mówię, zabieg jest króciutki, on trwa dosłownie chwilę i da się to przeżyć, czego się zresztą nie robi dla piękna. Natomiast zobaczymy, jak będzie z efektami. I teraz minęła niecała godzina, a ja widzę siebie w lustrze, widzę moją szyję i widzę, jak przepięknie wygładziły się te zmarszczki poprzeczne na skórze, na szyi i jak ładnie wygładziły się moje zmarszczki, okropne zmarszczki na dekolcie. Zmarszczki, które mam mniej więcej od 16 roku życia. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mam okrągłe plecy, czyli tutaj wszystko idzie tak o, do środka, a po drugie ja uwielbiam spać na boku, a jak śpicie na boku, to niestety śpicie w takiej pozycji, tak? I tutaj wszystko wam się, ta skóra wam się gniecie i te zmarszczki się utrwalają. No można by było spać przez całe życie na plecach, ale ja tak nie potrafię. Więc ja wiem, że zmarszczki na dekolcie mam i będę mieć. Trzeba niestety na nie działać cały czas, tak samo jak na szyję. I już wam kiedyś o tym opowiadałam, że o ile o twarz dbamy bardzo intensywnie, to zapominamy niestety o tej szyi i o dekolcie. Ja też się do tego przyznaję. Ja też o tym zapominałam przez całe życie. Dopiero kilka lat temu wzięłam się tak bardzo intensywnie, po 30 wzięłam się bardzo intensywnie za to, żeby dbać o szyję, ale wiem dzisiaj, że to jest za późno. I widzę to po mojej skórze, widzę po zmarszczkach, no ale teraz jak patrzę sobie w lustro, to powiem wam, wow, no mogłabym mieć taką ładną, młodą skórę bez żadnych zmarszczek, byłoby super. Także ja z zabiegu jestem w tej chwili bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak będzie jutro. Oczywiście, to jest taki zabieg, który no trzeba powtórzyć, trzeba wykonać serię, trzeba go powtórzyć, żeby te efekty się utrzymały i trzeba go powtarzać też co jakiś czas. Karboksyterapia jest o tyle fajnym zabiegiem, że nie wprowadza się tutaj żadnych sztucznych preparatów, żadnych wypełniaczy, jakichś boosterów i tak dalej. Wprowadzamy tutaj dwutlenek węgla, więc też oczywiście trzeba przed przystąpieniem do zabiegu wypisać kartę pacjenta, są przeciwwskazania i jest ich dosyć dużo i zalecenia po zabiegu tak naprawdę podobne jak w przypadku wszystkich innych zabiegów, które wykonujemy, czyli nie opalamy się, nie chodzimy na saunę, nie chodzimy na basen przez jakiś czas. Możemy stosować tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które używaliśmy, oprócz kwasów, oprócz retinolu. Zresztą teraz nie jest na to moment. Pamiętamy o stosowaniu filtrów. Musimy poczekać też, aż skóra się wygoi, żeby podjąć decyzję o tym, czy wykonać jakieś inne zabiegi. Tak? No i tutaj powiem wam, że rozmawiałam z panią, która wykonywała mi dzisiaj karboksyterapię i zaproponowała mi bardzo ciekawy zabieg, któremu mogłabym się poddać, którego nigdy jeszcze nie robiłam, zabieg Clear Lift, chyba tak on się nazywa. Jest to zabieg z laserem, takim laserem, który można wykonywać przez cały rok, a może podobno on przynieść fajny efekt na mojej skórze. Nie wiem, słuchajcie, ja nigdy nie robiłam. Jeśli wy robiłyście ten zabieg, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze odczucia i jakie efekty. No ale tutaj też chciałam wspomnieć, że karboksyterapia jest też takim zabiegiem, który możecie wykonać na różne części naszego ciała. W Instytucie Jador można zrobić karboksyterapię tak naprawdę wszędzie. Na twarz, szyję, dekolt, na ciało, można wykonać pod oczy, można wykonać nawet na skórę głowy. A
w połączeniu karboksyterapia, w połączeniu z mezoterapią i głową na skórę głowy też podobno przynosi rewelacyjny efekt. Także okej, ja jestem zadowolona, trochę pocierpiałam, ale wygląda to całkiem dobrze. Nieważne, że tutaj będzie ten siniak, to wszystko zejdzie, te nakłucia też wszystkie zejdą. Wygląda to w tej chwili bardzo ładnie, bo tutaj też będę mieć na dekolcie siniaczka małego. No, powiem Wam, dziewczyny, trzeba będzie powtórzyć i zobaczymy, jakie będą efekty. Na pewno będę Wam zdawała relacje na moim Instagramie, jak to wszystko wygląda. A teraz idę sobie zrobić obiad i za moment zaczynam bardzo ciekawe warsztaty. Pokażę Wam, co to będą za warsztaty. Wczoraj dotarła do mnie przesyłka od marki Eisenberg. Przepiękna zresztą, jak zawsze, bo marka wysyła cudowne przesyłki, z zapowiedzią właśnie dzisiejszego spotkania. Spotkania na żywo, transmisji live, które odbędzie się na profilu u Dominiki, razem z Martą Kucińską, która jest też specjalistą w pewnej bardzo fajnej dziedzinie, między innymi jak yoga. No i live będzie, to spotkanie będzie towarzyszyło preparatów do zadań specjalnych, takie, które mają poprawić napięcie naszej skóry, ją wyrzeźbić, napięcie skóry na twarzy, na ciele, poprawić jakość naszej skóry. No i zobaczcie, w związku z tym marka przysłała mi do przetestowania serum do twarzy, serum do ciała, taki bardzo fajny roller w pięknym kolorze różowego złota i uwaga, kadzidło. Trzeba będzie je dzisiaj przetestować. Bardzo jestem ciekawa takich wynalazków. No, także ja odpalam telefon i zaczynamy spotkanie. Postanowiłam, że dzisiaj sobie zrobię już taki beauty day. Był zabieg, była bardzo ciekawa konferencja, w sumie to live z marką Eisenberg. No to teraz czas zrobić paznokcie wreszcie, bo powiem Wam, że odrost mam już totalny. A ponieważ czasami pytacie mnie o to, co stosuję na paznokcie, co nakładam, czy robię je sama, no to jak widzicie, robię sama paznokcie. Nakładam na nie taką właśnie bazę. Bazę od marki Neonail, bazę proteinową i tylko ją. Mam oczywiście swoje paznokcie, na nią nakładam taką bazę, później na bazę nakładam top i tak na dobrą sprawę tyle. A jeśli chodzi o kolor bazy, to mamy tutaj Nude Rose, tak jak widzicie. I to jest mój ukochany, ulubiony kolor, który najczęściej widzicie w moich filmikach, także teraz już znacie cały mój sekret, zabieram się za paznokcie. Oczywiście na początek piłowanie, skracanie, a potem działamy dalej. No dobra, paznokcie przygotowane. To teraz odtłuszczamy, nakładamy bazę i do lampy. Oczywiście mam też na dłoniach nałożony filtr, co jest bardzo ważne, kiedy stosujemy tego typu lampy. I zabieram się dalej do pracy. Ciao. Ta-da! I paznokcie gotowe, zrobione. Jak widzicie, baza różowa. Przykleiłam sobie też takie folie cieniutkie, srebrne. Troszeczkę zdobienia. No i gotowe. Wiecie, co lubię w tej bazie? To, że wystarczy jedna warstwa i paznokcie już wyglądają dobrze, klasycznie, skrócone, takie, jakie lubię najbardziej. No i tak, moi drodzy, dzień dobiega końca. Ja już na stanowisku wieczornego relaksu, jak widzicie. Komputer gotowy, żeby zaraz sobie odpalić kolejny odcinek serialu, który właśnie nadrabiam na Netflixie. Jest też obowiązkowo termoforek, proszę bardzo. O, termoforek, czyli pipeta, która zawsze mi tutaj towarzyszy. No i myślę, że będę się z Wami żegnać. Muszę Wam powiedzieć, że to był całkiem fajny dzień. Najbliższe 3 dni też zapowiadają się super, ponieważ wykupiłam sobie szkolenia, konsultacje i webinary z dziedziny kosmetologii, więc będę się doszkalać, douczać i zdobywać nową wiedzę, czyli to, co lubię najbardziej.
Czeka mnie też w ogóle odpisanie na maile, których po prostu tyle się uzbierało na poczcie. Masakra. Ale damy radę? Damy radę. Tak, Pipeta? Się tutaj patrzy na mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas ze mną. Taki luźny daily vlog, taki luźny filmik. Żegnam się z Wami i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa, buziaki, pa!